przepiękne polskie kolędy oraz kościół wypełniony po brzegi. Tak można podsumować koncert, który odbył się 3 stycznia w kościele Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Kętach Podlesiu. No dzisiaj wyjątkowy koncert kolęd w wersji instrumentalnej z wspaniałym trębaczem Tomkiem Nowakiem, który gra już ze mną kilka koncertów wcześniej w Londynie. Jakieś pół roku temu nagraliśmy wspólną płytę, w której jeszcze gra Jaron Stawi i znany pewnie wszystkim Jasiu Budziaszek z Dzienniczka Perkusisty i zespołu Skaldowie. Natomiast dzisiaj będzie wersja kolęd na trąbkę i fortepian i kilka moich własnych kompozycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Kolędy zagrali wspólnie Janusz Kochut na fortepianie oraz Tomasz Nowak na trąbce. Polskie kolędy są tak piękne, że myślę, że postaramy się w takich dość klasycznych aranżacjach zagrać najbardziej znane polskie kolędy. Janusz Kochut koncertował m.in. na placu Świętego Piotra w Rzymie, w Bazylice Bożego Miłosierdzia w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w 2002 roku, w Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA. W ostatnim czasie zagrał ponad 50 koncertów w Wielkiej Brytanii. Tomasz Nowak, znakomity trębacz, przez ostatnie 5 lat mieszkał i koncertował w Londynie, grając wiele koncertów z muzykami tej klasy co Nigel Kennedy i inni. Jest założycielem i liderem własnego kwartetu. Grał na wielu międzynarodowych koncertach i festiwalach. Dzięki wspólnej pracy proboszcza parafii, księdza Jerzego oraz kilku parafian, koncerty na Podlesiu w kościele stają się coraz popularniejsze.